Tabele przestawne zadanie pierwsze. Zacznę od krótkiego przypomnienia w dwóch zdaniach, do czego używamy tabel przestawnych. Więc tabele przestawne to jest takie narzędzie, które ma za zadanie przede wszystkim grupować i podsumowywać dane. Zazwyczaj jest tego spora ilość, ale generalnie możemy takie podsumowanie ze zgrupowaniem zrobić w zasadzie na każdych danych. Grupowanie polega na tym, że wszystkie takie same elementy tworzą po prostu jeden element. Natomiast podsumowanie polega na tym, że jeżeli powstaną już te elementy składające się z kilku składowych, no to musimy jakoś je podsumować, więc przy użyciu funkcji podsumowującej dokonujemy jakiegoś działania. Aby można było zbudować tabelę przestawną, dane źródłowe powinny mieć postać tabelaryczną. To znaczy, jeżeli zajrzymy sobie do arkusza dane, to zobaczymy, że jest tam tabelka, która co prawda, zawiera informacje, które są nam potrzebne, jednak już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to taka poprawna postać baza danowa, chociażby dlatego, że tutaj występują wiersze podsumowań. Wiersz podsumowań będzie powodował, że na przykład suma kwot na całej długości tabeli będzie po prostu zdecydowanie większa niż być powinna, gdybyśmy brali pod uwagę tylko pojedyncze zamówienia. Więc pierwsza sprawa to będzie przygotowanie danych do użycia w tabeli przestawnej. O czym warto pamiętać, budując tabelę przestawną? Po pierwsze, wszystkie nagłówki w tabelce źródłowej, w danych źródłowych, muszą być wpisane. Nie może być sytuacji, w której na przykład któraś z kolumn będzie miała pusty nagłówek. To już się nam nie uda w takim wypadku tabeli przestawnej zbudować. Po drugie, musimy unikać takich podsumowań, jakie są tutaj. Właśnie tego typu podsumowania uzyskamy tabelą przestawną. Po trzecie. Jeżeli mamy dane liczbowe, czyli na przykład kwoty, to musimy dopilnować, aby każda z tych liczb była traktowana rzeczywiście przez Excela jako liczba, żeby nie były to przypadkiem wartości tekstowe. Pamiętając o tym, że daty są również liczbami, taka sama sytuacja. Jeżeli mamy daty, daty muszą być prawidłowo rozpoznawane przez Excela. Poprawienie danych zaczniemy od tego, że. Pozbędę się po prostu tych podsumowań, które tu występują. Widać, że podsumowania generują się na pewno na województwach, natomiast widzimy też, że to są na razie podsumowania jednego sprzedawcy, więc jest spora szansa, że jak zjedziemy sobie do miejsca, gdzie sprzedawca się kończy, to on też będzie podsumowany. Więc podsumowanie jest podwójne województwo, sprzedawca. Aby pozbyć się tych podsumowań, proponowałbym założyć filtr, więc karta dane, Filtry. No, i teraz przefiltruję te dane w taki sposób, aby pokazać komórki puste. Komórki puste muszę pokazywać albo w mieście, albo w dacie, albo w numerze. Dlatego, że te trzy kolumny biorą albo cały czas udział, albo czasami w tym procesie podsumowywania, więc one nie zawsze będą puste. Natomiast te trzy kolumny miasto, data i numer to są kolumny, które w miejscach podsumowań zawsze wypadają puste. Zakładam filtr na miasto i wybieram sobie tylko puste pozycje. Zatwierdzam. Jest tego 252 sztuki, w sumie było 1051. Więc teraz, wszystkie te wiersze, które widzę, chcę usunąć. Ponieważ każde podsumowanie zawsze dotyczy kwoty sprzedaży, no to mogę sobie zaznaczyć wszystkie te liczby, począwszy od komórki D6. Naciskam Ctrl-Shift strzałka w dół. I w tym momencie z prawego klawisza myszy mogę użyć opcji usuń wiersz. Oczywiście usuwając wiersz, nie trzeba się przyjmować tym, że gdzieś tam pomiędzy tymi widocznymi komórkami są jeszcze inne, dlatego że w procesie tym usuwania biorą udział tylko i wyłącznie komórki, które widać obecnie. Gdyby się temu przyjrzeć, tutaj nawet widać, że takie delikatne przerwy występują pomiędzy tymi kolejnymi komórkami, więc na 100% nie zostaną usunięte. Wiersze, których aktualnie nie widać. Zatwierdzam. Wszystko się niby czyści, ale cały czas działa filtr, więc aby zobaczyć teraz wszystkie dane, po prostu te filtry całkowicie zdejmuję z tabelki. W wyniku dostaję tych danych 799 sztuk. Pierwszy problem z głowy. Druga sprawa, sprawdźmy, czy liczby są prawidłowo rozpoznawane przez Excela. Zaznaczamy sobie wszystkie liczby w ten sposób i zerkamy na podsumowania, które tutaj na dole się wyświetlają. W zasadzie interesują nas dwa: licznik i licznik wartości liczbowych. Gdyby te podsumowania nie były w tym miejscu widoczne, to możemy je włączyć. Prawy klawisz myszy po prostu na tym dolnym pasku szarym. I tutaj ustawiamy sobie, które funkcje mają być widoczne. I teraz jeżeli porównamy sobie te dwa liczniki, licznik zwykły i licznik wartości liczbowych, to widzimy, że komórek niepustych mamy tyle w tym 799 liczb. Więc wszystko się zgadza. Mamy idealne dane, aby przynajmniej na tej kolumnie wykonać podsumowania. Sprawdźmy jeszcze daty. Dokładnie taka sama sytuacja staje na pierwszej dacie, zaznaczam wszystko w dół. No i tu już widać problem, dlatego że no Komórek musi być tyle samo, 799, natomiast liczb w tym jest o 16 mniej. No więc trzeba namierzyć te, które są niepoprawne i po prostu zamienić je w daty. Propozycja moja jest taka. Moglibyśmy na przykład założyć filtr, aczkolwiek to nie do końca się sprawdzi, ale od tego zacznijmy, żeby też pokazać, jak nie robić. Zakładam sobie filtr raz jeszcze, i tutaj powinno być tak, że Daty, które są źle spoznawane przez Excela, po prostu w filtrze nie będą zgrupowane. Te, które są datami, standardowo pokazują się w postaci takich grup: rok, miesiąc. Potem dopiero przechodzimy sobie do numerów dni. Natomiast teksty pokazują się jako oddzielne pozycje na końcu, i tu tak jest. No więc można pójść by w tym kierunku, że po prostu odznaczamy sobie te prawidłowe, zostawiamy sobie tylko te, które są niezgrupowane. No i tutaj oczekujemy, że wyjdzie tego 16 sztuk. Niestety wychodzi więcej, dlatego że filtrując Excel patrzy na to, co widać w komórce, czyli przykładowo ta data, mimo że została tutaj pokazana jako efekt naszego filtrowania. Jeżeli spojrzymy w pasek formuły, ona jest poprawna. Ona normalnie jest traktowana jako poprawna data. Pytanie, dlaczego w takim razie się pokazała? Otóż gdzieś niżej musi istnieć dokładnie tak samo wyglądająca data, ale będąca tekstem. Jak będziemy sobie jechać w dół, to widać, że ona występuje tutaj. Jeżeli kliknę teraz w tą komórkę, to w pasku formuły będzie widać różnicę. W tym miejscu, jak widać, jest to data, która już jest niezgodna z moimi ustawieniami systemu operacyjnego. Aby poznać, czy taka pojedyncza komórka jest datą, tak na szybko możemy po prostu albo patrzeć w pasek formuły. Jeżeli kogoś to nie przekonuje, to po prostu rozwijając listę formatowań widać, że w tym przypadku formatu się po prostu zmienić nie da, dlatego że jest to tekst. Za każdym razem wyglądałoby to dokładnie tak samo. Przy tej pierwszej pozycji, w tym miejscu, jak widać, każdy format pokazywałby tą datę w inny sposób. Więc to rozwiązanie jest słabe. Ja te filtry zdejmę, raz jeszcze całkowicie je wyłączę i pójdę w tym kierunku, że po prostu sprawdzę sobie typ danych w kolumnie. Zrobię kolumnę pomocniczą i użyję funkcji, która nazywa się 3. liczba. Więc czy liczba i sprawdzam jedną komórkę. Naciskam Enter, dostaję w wyniku informację, że w pierwszej komórce jest liczba. Przeciągam w dół. No i teraz mam informację dla każdej wartości w tej kolumnie. Wystarczy teraz założyć filtr i ewentualnie sobie takie dane wyświetlić. Natomiast, ponieważ pomiędzy tymi danymi mogą występować też dane prawidłowe, to ja na przykład zrobiłbym to inaczej. Ponieważ w procesie naprawy tych nieprawidłowych dat użyję narzędzia tekst jako kolumny, to chciałbym, żeby ta naprawa odbyła się na kolejnych komórkach. Dlatego też po prostu posortuję sobie tę tabelę względem prawd i fałszy. Staję sobie na jednej dowolnej komórce. I sortuję na przykład od A do Z. Dzięki czemu fałsze pokazują się na samej górze. No i tych fałszy, żeby nie było, no musi być ich 16. Widać, że licznik pokazuje 16. Zaznaczam 16 dat, które odpowiadają tym fałszom w ten sposób. No i teraz będę naprawiał te dane. Karta dane, tekst jako kolumny. I teraz tak, żeby naprawić daty, wystarczy krok trzeci. Więc klikam dwa razy dalej. Natomiast w kroku ostatnim ustawiam, że to, co obecnie jest zaznaczone, to czego używa narzędzie tekst jako kolumny, to jest na pewno data. Z tym, że jest to data, która została zapisana jako rok, miesiąc, dzień. Jeżeli my Excelowi to wytłumaczymy, że właśnie w ten sposób to wygląda w komórkach, to klikając zakończ, zawsze uzyskamy format systemowy. Klikam zakończ. Jak widać, wiele się tu nie zmieniło. Nie zmieniło się dlatego, że teraz zaczął obowiązywać format niestandardowy. Natomiast zobaczmy, że tak, po pierwsze, tutaj mamy prawdy, czyli są to liczby. Po drugie, w tym momencie, jak widać, już gdybyśmy zdecydowali się na inny format, to taka zmiana wizualna by na pewno nastąpiła. Po tej czynności możemy sobie kolumnę pomocniczą skasować, dane tam zawarte nie będą mi już potrzebne. No i moglibyśmy robić tabelę przestawną. Natomiast ja bym jeszcze wstawił takie dane do narzędzia tabela, dlatego że jeżeli źródłem będzie tabela, a nie zwykły zakres danych, to w razie gdybyśmy do tego, do tych danych coś dopisali, czy to pod spodem, czy to po stronie prawej, to takie dane będą uwzględniane przez tabelę przestawną. Żeby z tego zakresu zrobić tabelę, staję na pojedynczej komórce w tym zbiorze, wchodzę na kartę wstawianie i narzędzie, tabela, trzecia ikonka od lewej, ewentualnie skrót CTRL-T. Jak widać zakres został wykryty automatycznie prawidłowo, przy czym pierwszy wiersz tego zakresu to nagłówki, więc opcja moja tabela ma nagłówki musi być zaznaczona. Zatwierdzam i mam już tabelę. Taka tabela ma swoją nazwę. Pokazuje się specjalna karta narzędzia tabel i na tej karcie pierwsza taka część od lewej to jest właśnie nazwa tabeli. I w tym miejscu możemy tą nazwę zmienić. Na przykład napiszę, że są to dane. Enter. I od tego momentu, jeżeli będę potrzebował wziąć do czegokolwiek wszystkie dane zawarte w tym zakresie, o w tym, który zbudowałem, tak nie będę robił, że jest to A3F1000 na przykład. Tylko po prostu napiszę, że jest to zakres, który nazywa się dane. I teraz z tej tabeli zbuduję tabelę przestawną. Mogę to zrobić albo przez kartę Wstawianie, tabela przestawna, albo przez kartę narzędzia tabel, dlatego że narzędzie tabela jest takim, powiedzmy, naturalnym źródłem tabeli przestawnej. Więc na tej karcie narzędzia tabel znajdziemy dokładnie taki sam przycisk, jak na karcie Wstawianie. Podsumuj w tabeli przestawnej. Klikam, uzyskuję okienko, tworzenie tabeli przestawnej. Zawsze, jak budujemy tabelę przestawną, to musimy podać. Zakres lub tabele. Zakres to po prostu zwykłe komórki, tabela to obiekt. Ponieważ ja stałem w tej tabeli, którą przed momentem utworzyłem, to jej nazwa automatycznie jest pobierana w to miejsce. Druga konieczna rzecz, która musi być zawsze przy budowaniu tabel przestawnych, to jest lokalizacja. Gdzieś musimy ją przecież umieścić. Wyjścia są dwa, może być to nowy arkusz, i wtedy dajemy po prostu OK, i sprawa jest zamknięta. Tabela gotowa, przestawna. Ewentualnie możemy zrobić istniejący arkusz i zawsze trzeba pamiętać, że istniejący arkusz ma jednak dużo komórek, więc gdyby po prostu nacisnąć istniejący i dać OK, skończy się komunikatem, że nie podaliśmy komórki w tym istniejącym arkuszu. Więc potwierdzam, i mając opcję istniejący arkusz, muszę jakąś komórkę kliknąć. Ja kliknę w arkuszu tabela jakąś pustą komórkę gdzieś tutaj pod poleceniami. Zatwierdzam i w ten sposób Mam coś, co za chwilę będzie tabelą przestawną. Zawsze, jeżeli mamy już taki początek tabeli przestawnej, czyli takie, powiedzmy, zarezerwowane miejsce mówiące o tym, że tu się będzie działo, to na górze będą narzędzia tabel przestawnych, dwie karty, które się będą nam bez wątpienia przydawać. I z prawej strony pola tabeli przestawnej. Pole to jest nic innego jak kolumna danych źródłowych. Jeżeli użyję pola miasto, to znaczy, że. Biorę wszystkie dane, które są zawarte w kolumnie miasto w naszym źródle. Warto pamiętać, że tabela przestawna działa na kopii danych źródłowych, czyli po pierwsze nie może ich zniszczyć, bo po prostu sobie je skopiowała i z nich korzysta, a po drugie, żeby uwzględnić zmiany w źródle, tabela przestawna zawsze będzie wymagała odświeżenia. Prawy klawisz myszy odśwież zawsze tam się znajduje. Gdybyśmy z tabeli przestawnej zeszli komórką aktywną, znikają zarówno karty kontekstowe, jak również znika panel pola tabeli przestawnej. Wracając na tabelę, oba te elementy się pokazują. Gdyby zamknąć celowo ten panel pola tabeli przestawnej krzyżykiem, to wtedy wiadomo, on się nie pojawia po zejściu i powrocie na tabelę przestawną. W takim wypadku znowu warto użyć prawego klawisza myszy. Na tabeli ostatnia pozycja pokaż listę. Pól. Budowanie tabeli przestawnej polega na tym, że pobieramy sobie pola dostępne na liście i umieszczamy je w jednym z tych czterech obszarów. Jeżeli chcemy coś zgrupować, wrzucamy do wierszy bądź kolumn. Jeżeli potrzebujemy uzyskać liczby podsumowania, wrzucamy do wartości. Filtrami, między innymi, możemy filtrować wstępnie dane, które do tabeli przestawnej wpadną. Polecenie brzmi tak. Jaką sprzedaż osiągnęli sprzedawcy w zależności od roku? Potrzebuję wypisać sprzedawców. Biorę sobie sprzedawcę stąd. Jeżeli wrzucę sprzedawców do wierszy, znaczy, że wszyscy kolejni będą się pokazywali w następnym wierszu. I tak zrobię, ponieważ jest ich sporo, to lepiej ustawić ich pionowo i to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to rok. Roku, co prawda, nie mamy, ale mamy poprawnie zbudowane daty. Dlatego biorę datę. Umieszczam w kolumnach. Tabela przestawna potrafi bez większych problemów grupować daty. Obecnie jest tak, że jak wrzucimy daty, to one się grupują automatycznie. Widać, że wrzuciliśmy pole data, natomiast pojawiły się trzy pola: lata, kwartały, daty zamówienia. Widać to również w tabeli. Mamy tutaj lata, tutaj kwartały, a tu mamy miesiące. Zasada jest taka, że jeżeli grupujemy daty, to oryginalna nazwa pola zawsze pokazuje nam tak jakby najmniejszą szczegółowość na dany moment oczywiście czyli jeżeli mam lata, kwartały i miesiące no to miesiące są teraz najmniejszym szczegółem więc to jest nazywane oryginalną nazwą data zamówienia gdybym nie chciał na przykład widzieć kwartałów czy dat dwa wyjścia mogę sobie albo je po prostu stąd zdjąć przesuwając w górę ewentualnie kliknąć sobie w ten trójkącik tam jest opcja usuń pole Natomiast w takim wypadku one oczywiście są widoczne na liście pól. Jednak, gdybym chciał całkowicie się ich stąd pozbyć, żeby nie robić zamieszania, to mogę kliknąć prawym klawiszem myszy w dowolny nagłówek zawierający komponent daty w tabeli przestawnej, i tam jest opcja grupuj. Biorąc opcję grupuj, przechodzę do okienka, w którym mogę określić, jakie grupy chciałbym widzieć. Potrzebuję tylko lat. Jeżeli lata zostaną niebieskie, znaczy, że wszystkie pozostałe elementy znikną. Zatwierdzam i w ten sposób, jak widać tutaj, zniknęły mi dwa sztuczne pola, które się wcześniej pojawiły. No i ponieważ rok jest jedynym elementem daty, to on oczywiście przyjmuje oryginalną nazwę tego pola. Ostatnia sprawa to jest kwota sprzedaży każdego sprzedawcy w każdym roku. Kwota sprzedaży wędruje do wartości, dlatego że Wartościami generujemy liczby. Wrzucam to tutaj i w ten sposób uzyskuję podsumowania na wszystkich kombinacjach wynikających ze zgrupowanych danych czyli mam podsumowanie sprzedawca, rok dla każdej osoby. Warto pamiętać, że liczb w tabeli przestawnej, tej części liczbowej, która wynika właśnie z pola wartość, nie da się edytować. Każda próba skończy się komunikatem, że nic z tego. Natomiast możemy spokojnie modyfikować to, co jest tutaj i to, co jest na górze w etykietach o tą część. Jakbym zaczął pisać, Excel nie ma nic przeciwko, mogę zrobić coś takiego. Cofnę. Jeżeli chcę sformatować liczby w tabeli przestawnej, wyjścia są dwa. Może być to formatowanie przez format komórki. Wtedy wymaga to po prostu zaznaczenia danych, prawy klawisz myszy, formatuj komórki. Natomiast możemy też wykonać format, format pola. Format pola polega na tym, że bez konieczności zaznaczania jestem w stanie sformatować wszystkie liczby, które wynikają z jednego pola. Moje liczby, mimo że są tam w czterech kolumnach, powiedzmy, wynikają z pola kwota sprzedaży. Gdybym skasował stąd to pole kwota, automatycznie znikają wszystkie. Więc, jeżeli chcę sformatować wszystkie liczby z tego pola, klikam sobie prawym klawiszem myszy w jedną dowolną z tych liczb, wybieram opcję Format liczby. Format liczby to praktycznie zwykłe okienko formatowania komórek, z tym, że z jedną kartą tylko liczby. Jeżeli wezmę sobie dowolny format z tych tutaj widocznych i zatwierdzę, to ten format wskoczy mi na całe pole. Nie tylko na jedną komórkę, ale załatwi w ten sposób wszystkie liczby, które w tej tabeli przestawnej się znajdują. Gdybym chciał podejrzeć którąś z tych liczb, które tu się znajdują, chciałbym zobaczyć te liczby składowe, to wystarczy w dowolnie wybraną kwotę kliknąć dwa razy. Na przykład Kamiński 2015, kwota 3376598. Klikam dwa razy, dostaję informację, że to jest Kamiński, że to jest rok 2015, a tu są poszczególne kwoty. Zauważmy, że takie wygenerowane dla nas dane też pokazują się w narzędziu Tabela. Widzę to tutaj, narzędzia Tabel. Chcąc na przykład zobaczyć takie podsumowanie, mogę w narzędziach tabel włączyć wiersz sumy. Wiersz sumy to jest taki specjalny wiersz, który pokazuje się zawsze na końcu i on ma wbudowane w komórkach funkcje podsumowujące. Wystarczy kliknąć tutaj w komórce pod kwotą, wybrać sobie funkcję SUMA i już widać, że jest to dokładnie taka sama kwota, jaką przed chwilą oglądaliśmy w tabeli przestawnej. Dokładnie to samo. Taki arkusz wygenerowany na nasze życzenie może być w dowolnym momencie kasowany bez żadnych konsekwencji. Jeśli skasuję sobie taki arkusz, potwierdzam, nie wpływa to absolutnie w żaden sposób na działanie tabeli przestawnej.